To zadanie bardzo przypomina pigułkę, którą nagrałem już ponad rok temu, tylko że ja tam obliczałem nie pole, lecz obwód trójkąta i zamiast dwójek, bo długości boków tego kwadratu wynoszą przecież dwa, wykorzystałem szóstki, co dało ten efekt, że uniknąłem ułamków. Na początek, dla wygody, oznaczmy te trójkąty jako T1, T2 i T3 i zauważmy, że to są trójkąty podobne. To jest kluczowa uwaga. Po pierwsze, mamy tutaj kąty proste, więc te trójkąty są prostokątne. No i teraz spójrzmy tutaj w to miejsce. Ten kąt na pewno ma miarę 60 stopni. Obok jest kąt prosty, zatem ten kąt ma miarę 30 stopni. Wobec tego to są kąty o identycznych miarach. Skoro tak, to ten kąt, kąt CGD, również ma miarę 60 stopni, a ponieważ obok jest kąt prosty, więc tuż za nim będzie kąt o mierze 30 stopni. To nam daje porównanie już dwóch kątów w tych trójkątach, zatem już możemy spokojnie napisać, że na mocy cechy kąt, kąt, kąt te trójkąty są podobne. My mamy wyznaczyć pole trójkąta ABC, zatem będziemy potrzebować długości przyprostokątnych, które składają się z odpowiednich odcinków występujących w naszych trójkątach. Na początek zauważmy, że mamy tutaj trzy odcinki o długości 2. No i przyjrzyjmy się bliżej temu pierwszemu trójkątowi. Skoro odcinek ED ma długość 2, no to przecież odcinek AD będzie dwukrotnie dłuższy. Mamy tutaj połowę trójkąta równobocznego, to nam daje jeden z ważnych odcinków o długości 4. Przejdźmy do drugiego trójkąta, tym razem dwójka pełni rolę długości przeciwprostokątnej. Co nam daje pierwszą przyprostokątną, dwukrotnie krótszą? Dzielimy dwójkę przez dwa i dostajemy jedynkę. Teraz aby przejść do tej dłuższej przyprostokątnej wystarczy pomnożyć tę jedynkę przez pierwiastek z trzech. Tak na marginesie mamy tutaj taki bardzo ważny trójkąt, często nazywa się go trójkątem charakterystycznym. Z tego właśnie trójkąta bardzo łatwo można zapamiętać funkcje trygonometryczne zarówno kąta 60 stopni jak i 30 stopni. W trzecim trójkącie dwójka pełni rolę dłuższej przyprostokątnej, no i tutaj będzie odwrotnie. Przed chwileczką mnożyliśmy przez pierwiastek z trzech, a teraz odwrotnie dzielimy przez pierwiastek z 3, co nam daje długość tej krótszej przyprostokątnej 2 dzielone przez pierwiastek z 3. Teraz mnożymy tę liczbę przez 2 i dostaniemy długość odcinka bg równą 4 dzielone przez pierwiastek z 3. Mamy już wszystkie odcinki. Przed nami ostatnia, już czysta rachunkowa część tego zadania. Myślę, że nie warto zostawiać wyniku, dobrego wyniku w tej postaci, ponieważ na pewno ostatni punkt w kluczu będzie za wynik uproszczony. Wystarczy wymnożyć te dwie sumy przez siebie na zasadzie każdy składnik z pierwszego nawiasu przez każdy składnik z drugiego nawiasu. To nam da taki efekt. Teraz wystarczy zredukować wyrazy podobne. Dostaniemy taką uproszczoną sumę. Po podzieleniu przez 2 wynik jest w najprostszej możliwej postaci.